komu pomoże ta debata w takim razie? Mam nadzieję, że Konfederacji. No. Jedynej uczciwej perspektywicznej ostatnio, partii ostatnio w Polsce. Po wypowiedziach Janusza Korwin-Mikke to rzeczywiście może wam jakoś chyba być może odmienić trend, bo te wypowiedzi, zdaje się, były szkodliwe. Liczymy na trend wzrostowy na finiszu kampanii, o tym marzy każda partia polityczna i będziemy bardzo ciężko pracować przez najbliższe dni, także w innych debatach. Mamy 4 debaty w Polsacie. Ewa Zajączkowska właśnie dzisiaj zaczyna o polityce społecznej, jeśli dobrze pamiętam, debatę w Polsacie. W czwartek, w ostatniej debacie Polsatu, o polityce migracyjnej będę ja. Poza tym cały czas prowadzimy spotkania w terenie i finał kampanii wyborczej w piątek w Krakowie, a w międzyczasie chyba się jeszcze widzę w czwartek rano z panem redaktorem.